No to lecimy dalej. Cześć, jestem Marcin, to was w kolejnym odcinku na moim kanale i to jest Freddy in Space 3. Więc tak, ostatnio przeszliśmy tutaj ten pierwszy stage. No i dzisiaj jakby robimy animatronika i Space Highway. Animatronika to chyba był ten... Ej, animatronika, teraz mi się przypomniało, że to była mapa z Flapworlda. To jest dziwne, bo to nie przypomina mapy z Flapworlda, chociaż może, bo tam było miejsce, które było tak pod wodą, w sensie nie pod wodą, że pływaliśmy na wodzie, ale to teoretycznie może być pod wodą. Nie wiem, taka moja rozkminia teraz. Teoretycznie? Dobra. Przegraliśmy niestety ostatnio. Pamiętacie, odkryłem ukrytego chyba bossa Roxy, więc nie wiem, to bym chciał na razie pominąć i przejść to normalnie, bo ukryte bossy to ja sobie zostawiam. Wolę zostawić sobie na później. Jak już będę mieć jakieś lepsze postacie odblokowane, czy coś. Okej. Okay. Spadaj. Okej. Okay. Dobra. Jest git. Aha, dobra. Ej, teraz ogarniam, co Cupcake robi. Cupcake daje losowy ten. O co chodzi z tymi rybkami? Okej, okay, to jest chyba tylko dla Oła. To jest chyba tylko dla dekoracji, tak mam wrażenie. O! Myślałem, że się zatrzyma, nie? Okej. Okay. Mam to, co mi to daje. Dobra. Patrzcie też na detale, nie? Bo ja naprawdę mam wrażenie, że Scott nie bez przyczyny to wrzucił jako jako film FNAF, jako FNAF The Movie The Game. Myślę, że to nie bez przyczyny. Myślę, że tutaj znajdziemy kilka jak to powiedzieć, deezerów, kilka nawiązań bardziej do tego, co będzie później. Do przyszłości FNAF-a, można powiedzieć. O! Okej, okay, mam osy znowu. Ała, chciałem to przeskoczyć. Ale ja się wtupiam w te... Powinien unikać ataki. A ja strasznie... ten... Pierdzielam się w każdy atak. Dobra. Okej. Okay. Super. Jezus, ja mam nadzieję, że Scott więcej takich gier wypuści. W sensie, może nie Freddy in... To nie musi być Freddy in Space. Ale... Więcej takich spin-offów chcę, albo... Nie wiem. FNAF World 2 byłoby fajne. Ej. Co jest? Ej, to są jakieś nowe rzeczy, których nie miałem. Exotic Butters, daj mi to. I co to daje? Strzela masłem. Okej. Okay. O! O kurde, co tu się dzieje? Hack Foxiego. Okej. Okay. To jest mocne. Holy shit. Dobra, zostawię sobie tą czapkę, bo ona jest fajna. Kurde, potrzebuję wrócić się. Co to jest? To mnie ciekawi, ale nie jestem pewny, czy to jest wystarczająco
dobre. Nie wiem, czy to jest lepsze od tego, co już mam. Dobra, ryzykujemy, nie? Kokos. Prawda? Naprawdę? Poważnie? Co to jest? Co to daje? Takie coś, okej. Boli. Ała. Okej. Ej, skocz tam na górę. No. Dude. Okej. Nie wiem, czy te kokosy są takie dobre. Szczerze mówiąc... Ej. Ej. Tam jest papuga Foxiego. Czy ona tutaj wcześniej była i... nie zauważyłem? Dlaczego to jest... Aha, bo ona napierdziela z tego... Okej. A ja myślałem, że to ja ten... moimi strzałami... strzelam hakiem. A tu się okazuje, że ta papuga to robi. Okej, okay, już wszystko jasne, się wszystko wyjaśniło. Okej. Okay. A ja bym jednak chciał chyba zamienić broń. Tamta z poprzedniego odcinka była fajna. Ta broń, co takimi ciuchami rzucała, czy jak to nazwać? Co to jest? Tu nie mam. Tu mam cupcake'a. A wezmę. O nie! Nie mam wystarczająco monet. Najgorzej. Ej. Dawać monety. Ej, no nie, teraz... Nie, no zbieram. Ej, nie umiem tam skoczyć. Aj, czy ja będę w stanie wrócić? Chyba nie. Nie będę w stanie wrócić. To się trudno mówi, no. Niestety. Dobra, pierwszy boss. Co to jest? Znowu ten. Dobra. Okej, okay. To nie było trudne. Okej. Okay. I teraz... Highway. Okej. Okay. Aj. Teraz rzucam to w dół. Dobra. Dobra, jest git na razie. Mam w miarę dużo życia. Ej. O nie, muszę zaskoczyć. Purple guy. Kurde. O! Hand unit. Ex-Benedict. Ej. Co ty robisz? Chłopie. What? Dobra. Kurde, nie wiem tam skoczyć. Ej, dlaczego? Ej, nie wiem tam doskoczyć. O, teraz. Okej, okay, to było ciężkie, żeby tu się dostać. Ja się boję, co to jest. Ja tego nie zbieram. Ja sobie zostawiam tą broń. Bo tutaj to działa dosyć specyficznie. Tutaj nie do końca rzeczy, które się dostaje, są lepsze.
I to jest takie, no faktycznie gambling to jest. Więc teraz rozumiem, dlaczego były te ostrzeżenia o gamblingu i tak dalej. No na Game Jolcie. To jest wszystko jasne, bo to jest randomowe. To nie jest jak Trading Space 2, gdzie wszystko było jasne. Nie, bo tutaj... Tutaj to jest losowe. Tego teoretycznie jeszcze nie próbowałem. To wygląda jak fajna broń na Foxy'ego, więc to mogę... Mogę zostawić. Na razie. Okej, okay, tam jest zejście i tu jest kolejny shop. I znowu jest to samo. Mniej więcej. Okej. Okay. Tu gdzieś była... To chyba gdzieś tu było. Tu to było. O nie. O, nie da się, kurde. Dobra, czyli to jest, to nie jest ukryty boss. Ja to gdzie? Okej, okay, pokonana. Okej. Okay. Pokonałem Roxy. Gdzie ja jestem? Ej, to jest kolejny boss. Ej, z bossa do bossa się dostałem. Nie, spadaj. Co się dzieje? Umarłem. Co jest? To jest ciężki etap. A ja się nie spodziewałem, że to będzie aż takie trudne. Okej, okay, nie wiem czemu w to strzelam. Potrzebuję, nie wiem, lepsze ulepszenia, więcej broni, nie wiem. Więcej życia może, nie wiem. Tego nie jestem w stanie tego... Aha, to zajebiście zrobiłem. Tego nie jestem w stanie zbić. Kurde. A tak dobrze nam szło, nie? Jakby... Pokonałem już Roxy. Pokonałem już... tamtego Boniego, Roxy. No a tu taka niespodzianka, że jest jeszcze tam... Kto to był? Glamrock Freddy? Glamrock Bonnie tam był. I chyba dwójka nawet ich była. I jak się... Jak się używa tych... Okej. Okej, cupcake ogniem naparza. Nawet git. Ej, a może zostawię sobie tego stuna? Może to będzie działać na bossy? Bo na tych też działa. Ej, może zostawię sobie faktycznie tego stuna? No i te osy sobie zostawię. One też są dobre. O, o, bo blisko. Dobra. Trzeba naprawdę ostrożnie do tego podejść. Teraz. Tutaj jest najgorzej. Bo tu naprawdę jest tyle tego. Trzeba poniszczyć te wszystkie gwiazdki.
Tego chyba nie chcę zbierać. Okej, okay, jest pusto. Okej. Okay. Blisko było. Dobra, spadaj. Tego nie biorę. Mi to kurde pasuje, co aktualnie mam, nie? Ciesz się z tego, co masz. Ała. No, dostałem właśnie w pierdol. Mam się z tego cieszyć. No nie. No nie zamienię tego, no. Jedyne, co potrzebuję, to level w zasadzie. Level. Ulepszenia. Więc siły do broni. O. No i git. Chyba mi się HP zwiększyło, bo miałem 114, teraz mam 119. Więc... jest dobrze. Okej, okay, Felix pokonany. Masz dwie skrzynki. O, no życie mi się zwiększyło. To może jestem w stanie zrobić. Oj, nie dotknął mnie. Okej. Okay. Ostrożnie. Aj, kurde, raz dostałem. Kurde, już myślałem, że nie doskoczyłem. Dobra. Spadaj. Okej, okay, max, życie mi się zwiększyło. Kurde! Zmienił kierunek, gościu. I w ogóle ja zbieram te power-upy, ja nie wiem, jak się tego używa. Czy to się na tabie używa? Nie. Na E? Nie. Q, W, E, F? Ej, ja nie wiem. Ej, ja naprawdę... ja nie wiem po co... ja nie wiem po co ja zbieram te zdolności jakby. Bo nie wiem, jak się tego używa. Na strzałkach na pewno nie. Tak, tak. Nie wiem. Jakieś klawisze. Nie wiem. Który klawisz może być? Nie no, kurwa, nie. No nie wiem. No nie wiem, a może tego się nie używa. Tak też może być. Co to jest? Co to jest? Ile tych rzeczy tutaj jest? Ej, ja nie sądziłem, że tych itemów tutaj jest aż tyle. I jakby to też jest zawsze losowe, więc no, kolejny element gamblingowy, nie? Losowość. Dobra. Osy moje. Zróbcie porządek z tym. Ej, nie umiem tam doskoczyć. Dobra. Sięgniecie to? Chyba nie. Dobra, trudno. Trudno, idziemy na bossa. Mam wrażenie, że trochę mało zadaję obrażeń. Że jestem gorzej przygotowany niż bym chciał. Dobra. No wcześniej to szybciej go załatwiłem zdecydowanie. Miałem też inną broń. O, i dostałem pączki. A ta muzyka! I fucking love it. Gdzie one strzelają? Mam wrażenie, że tamta broń, którą miałem, była lepsza. Tak szczerze mówiąc, którą miałem ostatnio.
Nie wiem. Jakoś mi to idzie, nie? Ale... No nie wiem, czy za dobrze to mi idzie. Oj, 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 oj. Ela, uspokój się. Dobra, pizza, nie wiem. Niech będzie. Dobra, będę to teraz zbierać. Nie ma co. Mam wrażenie, że jak tego nie zbieram, jest gorzej. Co tu się wydarzyło? A to może przez tą czapkę. O kurde! Takim lodem napierdziałam. Co jest? Zmieniłem się w Frostbera. Ej, Freddy Frostbear teraz jestem. What? Dobra, to mogę w sumie wziąć. Freddy Frostbear! Czy ja przypadkiem coś nie ominąłem? Ominąłbym. Okej. Dawaj, oddaj mi to. Dobra. Kurde. Okej. Czy tam coś jeszcze jest? Tak, tu są te. Dobra, to już mam. Nie wiem, czy Exotic Butters kupić. Mogę kupić. Mogę kupić kilka razy. A co to daje, jeśli kupię kilka razy? Zobaczymy, czy to będzie jakiś silniejsze, czy coś. Nie wiem, teoretycznie może być tak, że zmarnowałem właśnie pieniądze. Teoretycznie. Ale teoretycznie może być też tak, że... Że kurwa... Okej, pokonałem ją. Nie wiem jak. Ała. What? Golden Freddy! Okej, jest Glamrock Bonnie i... Czekaj, jest jeden męski Glamrock Bonnie i dwie żeńskie Glamrock Bonnie. What? Pokonałem ich. Yo, ja nie wiem, co tu się właśnie wydarzyło. Ale ważne, że to przeszłem, nie? O mój Boże. Ale co? Jest męski Glamrock Bonnie i żeński Glamrock Bonnie. Jakby... Co? Dobra, nieważne. Jest Bonnie. Teraz gramy Bonim w Merch Cemetery i Meme Covery. To może być... Nie wiem, ciekawe. Okej. Jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie jest dużo lawy, jak widać. I jest ten... Ta dziwna poduszka z Freddy. Tak, poduszka, no. No, z tego merch są te... Freddziaki. O mój Boże! No nie mów. Scott, coś już zrobił. To zdobyć. Co Scott zrobił tutaj? To wezmę. Nie wiem, co to jest. To serem bije. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Ale arbuzy są dobre, teoretycznie. O, jeszcze kokosy. Kokosy są silne. Ej! Ukryte przejście! Ej, co tu jest? Tu będzie Foxy potrzebny. Jak chuj. Bo on będzie wyżej skakać, chyba. To mi się wydaje.
kurde, ukryte przejście znalazłem. Okej, zaczęło się. To jest mega skotowe. Takie przejścia ukryte i tak dalej. Easter eggi, sekrety różne. Bardziej skotowo się chyba nie da. Ej, kurde! Dobra. Mam... Ej, ja nie mam klucza. Okej. Wychodzi na to, że... Gdzieś pominąłem klucz. Coś pominąłem. Pytanie, gdzie ja coś pominąłem? Tu jest klucz. Wait. Mogę tu skoczyć, czy coś? Nie mogę. A jak na to... Nie, na to... Musiałem sprawdzić, czy mogę na tym stać. Stanąć. Okej. Zaczyna się chodzenie. I... gubienie się. Nie mam tyle kasy. Ej, no tutaj teoretycznie nic takiego nie było. I tu nie ma przejścia ukrytego ani... Aż dziwne. Wait, bo ja tu odkryłem to miejsce. O, widziałem tam coś. Chyba. Tak, z tyłu tam coś jest, widzicie? W prawym górnym rogu. Aha, okej, okay, wait. Okej. Tylko pytanie, gdzie ja tu teraz znajdę przejście? Ja pierdolę, ej, ja mam problem teraz. To strasznie. Tam nie przejdę. O! Ej, wydawało mi się, że... What? Nie. Nie mogę. Myślałem, że mogę tu przeskoczyć. Czuję się oskamowany trochę, Scott. O mój Boże, ja chodzę jak debil, dobra, już wiem. Ja pierdzielę, tu to jest. No kto by się spodziewał? Okej, okay, to trzeba było na farcie znaleźć, nie? Na szczęście już za granicą ktoś to nagrał. Mogłem się wspomóc trochę. Nie wiem, jeszcze nie widziałem. Z mojej perspektywy jeszcze nie widziałem, żeby Eleven to nagrywał. O! Jezus, ta maska, ciki! O nie! Ale wiecie, co jest najlepsze w tym? Najlepsze w tym jest to, że te wszystkie rzeczy, które się znajdują teraz w tej grze, one są kanoniczne. Bo są teraz kanonem FNAF-a. Tak naprawdę, bo wiadomo, twórca FNAF-a dodał je do gry, co prawda spin-offowej, ale dodał, więc są kanoniczne we FNAF-ie. Co prawda nie znaczy to, że są w fabule gier, ale są kanoniczne, tak samo jak książki są kanoniczne, ale nie do końca są to wydarzenia z gry. Tak to działa. Więc jakby, nie wiem, to mnie mega bawi, że te wszystkie rzeczy tutaj, które widzimy, te poduszki, to wszystko jest kanoniczne, nie? I z tym nie ma co się kłócić. Scott właśnie skanonizował pół, kurwa,
fandomu, nie, może nie fandomu, no ale tyle, kurwa, nie bij mnie, dobra, tyle rzeczy mnie skanonizował teraz w tym momencie, wypuszczałem tą grę, że ja nie mogę, no, no nie wierzę po prostu. Ała, okej, okay, kościół. Dobra. Freddy Frostbear! Jako misiek! Ej, jaki fajny! Upośledzona czika. Upośledzona głowa cziki. Ała? Mi się podłoga zapadła pode mną. What? Ej, ja tu normalnie rozkopuję to jak w Minecrafcie. Ej! Spokój. Okej, myślałem, że tu coś znajdę, ale najwyraźniej nie. Ja sobie zostawię tego Frostbeara. Bo to mi się ostatnio przydało. Bossa załatwiłem w taki sposób, więc no jak tu się wszystko rozwala. Nie, no nie chcę. Ja tu już widzę ten pasek życia od tego bossa kolejnego. To będzie jakaś upośledzona czika. Zajrzycie. Okej. Tu nic nie ma. Trzeba wszystko sprawdzać. Spadaj. Spadaj. Kurde. Dużo ciki tu jest w tej grze. Ej, chociaż dlaczego tutaj jest cika? W sensie cika została, nie? Jako jedyna. O mój Boże, to nie jest cika. Okej. Okay. To nie była cika, to był Freddy latający... Co? Nie, nie, odwrotnie. To był Foxy latający na Freddy. O nie. No. Ktoś mi wytłumaczy, gdzie ja się właśnie znalazłem? Zostałem strollowany przez Scotta. I powiedział mi, że nie. Powiedział mi no. Uga buga. Co? Aha. What? O nie! O nie, ja wiem! Jakby, jak już zobaczyłem ten, to... Już mi się skojarzyło. Chica Magic... Chica's Magic Rainbow, okej. Okay. To wszystko to krzyczy... FNAF World vibes, ja? Chica Magic Rainbow. Ale... Proszę, nie dajcie tu tęczy. Nie rób tego, Scott. O! Znowu się nabrałem. Ja miałem takie, o! Skrzynka z FNAF 4. O, jak fajnie. To jest Scott Mario reference. Czemu? Scott, dlaczego to zrobiłeś? Okej, okay, nie trafiło. Co? Ty chamie! Ty chamie, głupi! Nie! Co to jest? No i znowu mnie trafiło. Ej, nie mogę z tej gry. Co to jest? Okej. Okay. Wiedzia... Kurde... O, trafiło mnie. Okej. Okay. Te coiny to jest bait.
Boję się. Okej. Boję się brać te coiny, szczerze mówiąc. U! Się wystraszyłem, ja. Aj, kurde, nie wiem. Okej, ale przynajmniej teraz mogę tam przejść. I chyba życia też nie tracę, więc tyle dobrego. To jest bait. Ja tam mam nie wchodzić, co ja. I tutaj też jest bait. 100%. Nie? Okej, to nie jest bait. Tu jest bait. Chodź tu, kurde, kasztanie. Kasztanie? Właśnie nazwałem czapkę urodzinową kasztanem. Okej. Freddy, Chica, Bonnie, Foxy. Fajne. Bardzo fajne. Podoba mi się. I pamiętam, że to miejsce, ono się pojawiało na jakimś ekranie. Ała? Na jakimś ekranie. Yo, Phantom Freddy rzuca piwem. Okej. Jakby jako osoba, która mieszkała w Niemczech długi czas. Nie wiem, strasznie mnie to bawi. Strasznie mnie to bawi. I co to jest? Nie wiem, czy chcę to brać. Ta broń jest dobra. Phantom Freddy, my dude! Ej, ten Phantom Freddy... Ja zawsze lubiłem Phantom Freddy'ego. Jest taki fajny z jego ziomek. Jeszcze historia książek Count the Ways, gdzie Phantom Freddy gra sobie... odgrywa główną rolę. No, to jest naprawdę cudowna. Jedna z moich ulubionych. Phantom Freddy, on jest taką dobrą postacią. On się musi w jakimś sequelu pojawić. W jakimś sequelu filmu. No bo to by był zmarnowany potencjał. Dobra. Nie no. Ja się boję tutaj chodzić. No właśnie z tego powodu. Właśnie z tego powodu się kurwa boję. Tu są wszędzie kolce. Nie mam klucza. Dobra. Okej, tu nie ma kolce? Nie ma? Okej. Nightmare Cupcake. O nie, Boost Helpy! Co jest? Alkoholiku jebany. Weź to piwo. Ej, Boost Helpy właśnie stał się kanoniczny. I Nightmare Snowman. Co to jest w ogóle jakiś? Mr. Snowman. Ej, mam wrażenie, że to... że tego bobana już gdzieś widziałam, ale to chyba w jakimś fangame'ie. Snafa. A nie. W Snafie. Ej, ja z Boof Helpy zaraz, on mnie zaraz on mnie zaraz zabije, ten Boof Helpy. Ej, gdzie on jest? Ty gnoju. No ty chamie. Kurde. Okej, nie ma go. Już po nim. To już tyle? Ej, przeszłem. Co? To był trzeci boss? Ej.
Ej, faktycznie, chyba. Aż nie zauważyłem, szybko mi to zleciało. Ej, ale ta broń jest silna, to trzeba sobie, to trzeba przyznać po prostu. Te kokosy są silne. A myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jest Foxy. Dobra, nie no. Jak to już mamy za sobą, to lecimy dalej, nie?